Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Choroby. No, ta zagadka Alzheimera no, ciągle jest niewyjaśniona. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie polecasz? Staraj się polecać. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, ostatnio bardzo często demonetyzowanych. No, jak zwykle muszę wytłumaczyć, dlaczego ta demonetyzacja jest tak ważna dla mnie. No, to nie jest obsesja, to nie są pieniądze, to są słabe pieniądze. No, tyle tylko, że jak nie ma monetyzacji, to nie ma polecania, a jak nie ma polecania, no to nie ma oglądania, jak nie ma oglądania, to nie ma nowych subskrybentów, także jak nie subskrybujesz, to proszę zasubskrybuj. Alzheimer, no makabryczna choroba, człowiek traci pamięć, mózg nie działa tak jak powinien, robi się kompletnie innym, żyje w jakimś innym świecie, no czy cierpi, no trudno powiedzieć, ale dużo ludzi naokoło cierpi, musi żyć z tym, ten chory też z tym żyje. No jest to tragedia, jest to na pewno tragedia, która dotyka 6-7 milionów Amerykanów na 330 milionów, no i około 44 miliony ludzi na świecie ma Alzheimera. Także to jest dosyć sporo, na 8 miliardów. To jest dosyć sporo. No i teraz chodzi o to, kto znajdzie lekarstwo. W Ameryce znajdują dużo tych lekarstw, cała medycyna jest bardzo zaawansowana. No ale dlaczego? No dlatego, że w zasadzie no to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i jak to działa? No inwestycje po prostu w badania, w ośrodki badawczo naukowe, w sprawdzanie najróżniejszych rzeczy, no powoduje to, że jest jakaś potrzeba, jest szukanie. No jak jest szukanie, to jest znajdowanie. No te wszystkie inne kraje, Polska, Rosja, Chiny, Indie, no Izrael też do pewnego stopnia, no to uwielbiają produkować lekarstwa. W Ameryce teraz chyba 90% lekarstw sprzedawanych w Ameryce nie jest produkowanych w Ameryce. No to jest wstyd i hańba, żeby tak było, żeby lekarstwa były z Chin, z Indii, z Izraela. No i gdzie są największe pieniądze? No w lecznictwie takim, gdzie państwo amerykańskie może płacić. Teraz państwo Medicare, no to jest w zasadzie opieka medyczna. Zdecydowali, że nie będą płacili więcej niż 30 tysięcy na badania nad Alzheimerem. Także ograniczyli to. No jak się popatrzy na pieniądze, jakie to jest, no to w 2011 roku był taki narodowa ustawa projektu Alzheimera. To był styczeń 2011 roku. No i wtedy prezydent Muhammad Obama powiedział, że 500 milionów przeznacza na to, no i w zasadzie problem Alzheimera będzie rozwiązany do 2025 roku. No, 2025 rok jest już w sumie za rogiem. Nic nie wskazuje na to, że coś tak szybko się zmieni. No, do tej pory, do Obamy, no to w zasadzie było takim sloganem walki, czy tam podchodzenia do zagadnienia do Alzheimera, no to zawsze wszyscy mówili, że to jest makabryczna choroba, że to jest nieprawdopodobna choroba. No ale to nie bardzo ruszało tak ludzi, no to takim nowym sloganem zostało, że 90 milionów tych baby boomers, czyli te niemowlaki,
w czasie boomu powojennego, no bo baby boom, boom to jest w zasadzie od 45 roku do 68 roku, czyli ten całe to pokolenie powojenne, kiedy na całym świecie rodziło się bardzo dużo dzieci, no bo to było takie odetchnięcie. Ludzie po tym makabrze tej II wojny światowej, szczególnie w Ameryce, to wszystko się rozwinęło, no ale nie tylko. W Polsce również był ten te niemowlęcy raj, wielodzietne rodziny, no wszyscy byli jacyś tacy optymistyczni. No i teraz nadchodzi już te dzieci tych są młodsze, no ale ci urodzeni od 45 roku do 60 któregoś, no to już przechodzą, czy przeszli na wiek emerytalny. No i w Ameryce to jest około 90 milionów ludzi. I te 90 milionów ludzi, no to jest ten wiek, kiedy właśnie Alzheimer uderza. No i będzie właśnie wtedy zapychał ten Medicare i Medicaid. Medicare, no to tak jak powiedziałem, jest opieka medyczna. Medicaid, no to jest pomoc medyczna. Jak to w Ameryce działa? No jak ktoś pracuje, no to są podatki. No podatki te federalne, no to są tak powyżej 12-15 tysięcy, no to jest 10%. Później jest coraz więcej i coraz więcej. Jak ktoś zarabia ponad 150 tysięcy, no to płaci około 36% z podatku federalnego. No i później jeszcze rząd federalny zabiera 7,5% na tak zwane Social Security, czyli to jest ta emerytura przymusowa państwowa. Drugie 7,5% dokłada pracodawca. No i każdemu pracownikowi zabiera państwo 1,5%, 2% właśnie na tą pomoc medyczną i opiekę medyczną. No i z tego właśnie, z tego później ci wszyscy te pokolenie powojenne ma być leczony. Czyli to jest taki amerykański zakład ubezpieczeń społecznych. No i to będą duże pieniądze. Dlatego te 500 000 przez Obamy, no, doprowadziło do tego, że w tym roku z podatków płaconych przez normalnego obywatela pracującego, Narodowy Instytut Zdrowia dostał 3,5 miliarda dolarów właśnie na badania, na te wszystkie ośrodki badawczo-rozwojowe. No i no to są spore pieniądze. Kongres będzie musiał uzyskiwać zgodę, kongres będzie musiał dawać zgodę na te finansowanie, ale to też są spore pieniądze. Także, że no i co na to można powiedzieć, tak? Setki milionów, miliardy i tak dalej, i to wszystko na razie nic tam nie pokazuje. Co i raz, no to są jakieś tytuły, że ta demencja w myszach wraca po pewnych lekarstwach. Są jakieś tytuły w gazetach, że już jest bardzo blisko wyleczenia, no ale wyleczenia nie ma. Tam są te wszystkie te proteiny, te białka, te wysoki cholesterol, czy nawet choroba dziąseł, no to wszystko wpływa, no ale nie ma na to jakiegoś rozwiązania. No, w Ameryce to FDA, czyli Federal Drug Administration, czyli Ministerstwo Lekarstw Federalne, czy Państwowe Ministerstwo Lekarstw, musi to zaaprobować. Także to zajmuje około 10 lat. Łatwiej Amerykanom jest robić badania na ludziach na całym świecie. No, ale w Kolumbii robili badania i tam taki amyloid, białko amyloidowe,
w sumie krener ZUMAP nie bardzo było takie pozytywne. Także to różnie to się dzieje. W Ameryce rok temu, w latem 2021 był taki Biogen, lekarstwo zrobione przez firmę Biogen, Aduhelm. No ale to też tam nie za bardzo im to wychodziło. Oni później się tłumaczyli, że pierwsza faza, druga faza, tam mieszali jakieś, no ale nie było takiego optymizmu. No teraz dochodzi do tego jeszcze, że lekarstwa firm prywatnych, tak jak to było w Biogen, no to może kosztować miliard, 2 miliardy, zajmuje te 10 lat, jak wspominałem, i to idzie w innym kierunku. No i tu jest ten dylemat roboty państwowej i roboty prywatnej. Ta cała robota prywatna, no to oni mają swoich inwestorów, to mają tych tak zwanych venture capitals, te VC, czyli firmy, które inwestują tam ciężkie pieniądze, no ale chcą później mieć zwroty 30, 40, 60%. No i to wszystko jest rozdzielone. Te rządowe badania, a te państwowe rządowe badania, a te prywatne próby, no to one są dosyć daleko jedne od drugich. To w Ameryce to nazywają, że to jest dolina śmierci. Dlaczego dolina śmierci? No bo gdziekolwiek te lekarstwa tam zaczynają coś takiego robić, czy te próby, no to wszystko to powoli w zasadzie zdycha. No ludzie bardzo często, ci lekarze, no to jeżeli ich rodzice umierają i to czy zaczynają mieć chorobę w wieku 65 lat, później żyją 10 lat, no to są tragedie. To są tragedie. I co znaczy ta dolina śmierci? No i to jest taka pułapka 22, to tak jak w Polsce, no to tłumaczyli ten paragraf 22, no ale to jest w sumie taka pułapka 22, o co to chodzi? No chodzi, że coś, żeby było coś A, no to musi być coś B, a żeby było coś B, no to musi być coś A. Także, że te wielkie firmy farmaceutyczne, one nie chcą dawać funduszy na te próby z ludźmi bez jakichś wstępnych takich obiecujących wyników, a nie ma i nie mogą robić bez udowodnienia tej koncepcji. A nie ma udowodnienia koncepcji bez prób na ludziach. No i to się wszystko tak zawija. Co mamy udowodnić, jak nie sprawdzamy, i co mamy sprawdzać, żeby coś udowodnić. No i teraz dużo ludzi, którzy ma połączenia, ma możliwości, ma jakieś tam zainteresowanie rodzinno osobiste, no to zbierają pieniądze. Jest taka organizacja Rozdzielić Chmury. No Rozdzielić Chmury, no co to znaczy? No znaczy, że coś tam za chmurami, to niebo będzie, i żeby zobaczyć, co tam za tymi chmurami jest. I w 2012 roku, no to oni zaczęli zbierać pieniądze. Już w ostatnich 18 miesiącach zebrali ponad 40 milionów dolarów. Między innymi 10 milionów dolarów dostali od Billa Gatesa. Także ta grupa, ona daje fundusze na ponad 90 różnych prób w 9 różnych krajach. No tak jak wspominałem, Ameryka jednak oddaje to do innych krajów, no bo tam są, można powiedzieć, słabsze regulacje ludzkie. Tak. Także w Ameryce świnki morskie są używane, małpy nie są używane, no bo te wszystkie PETA, czyli ta organizacja przeciwko nadużywaniu praw tych człekokształtnych. Także Ameryka bardzo, bardzo bazuje na tym, że w innych krajach
są te badania. No, w innych krajach są badania, ludzie są zadowoleni, że tam są badania. No ale to jest jakiegoś rodzaju no, makabryczne. Makabryczne, że w Ameryce Ameryka nie pozwala, a tutaj się 9 różnych innych krajów ma ludzie, lekarze lokalni to prowadzą, zbierają te różne dane i z tych 60 milionów rozdzielić chmury, no to 60 milionów, no to wielkie firmy farmaceutyczne też się podnieciły do tego wszystkiego, no i wydały ponad miliardy dolarów w tych najróżniejszych. Po tym jak te 60 milionów zaczęło trochę, to później firmy farmaceutyczne zobaczyły jakieś tam wyniki i zaczęły same inwestować w to. No to ciekawe jest, że taki zaczyn, 60 milionów spowodował, że miliard dolarów się pojawił. No jak to wszystko się odbywa? No odbywa się w ten sposób, że ta grupa rozdzielić chmury, no ma takich niezależnych badaczy, tam 20-30, no i oni patrzą się na różne te badania medyczne, no i z reguły, no to jest tam 50-60 najróżniejszych tych badań medycznych w różnych miejscach, no i tam 5-10 dostaje fundusze na dalsze prowadzenie. No też jak zrobić pieniądze, to połowa z tych pieniędzy, no to trafia na studiowanie leków, które już jakoś tam działają, no i później jak są badania nad lekarstwami, no to zawsze coś jest, są jakieś skutki uboczne, na przykład Viagra, no to na można powiedzieć, na sztywność u mężczyzny, no to była odkryta przypadkiem, bo to oryginalnie to pracowali nad jednym uleczeniem, no ale bardzo często faceci, którzy przychodzili, mówią, że czują sztywność, której nie czuli już ładnych parę miesięcy czy parę lat. No i jak te objawy zaczęły się pojawiać tu, tam i jeszcze, no to okazało się, że Viagra, no to dużo lepsze pieniądze są, dużo większe pieniądze są za sztywność niż tam za leczenie jakiejś krzepliwości krwi czy jakiegoś innego cholesterolu. Także że jak te badania najróżniejsze robią na tego Alzheimera i tam są jakieś skutki uboczne, no to pchają te w tym kierunku, żeby tam zrobić pieniądze. No te venture capitals, firmy inwestujące nie bardzo są zainteresowane tym, no bo tam są mniejsze pieniądze i oni wszyscy szukają jakiegoś super nowoczesnego odkrycia i wtedy to są ciężkie pieniądze. No dużo lekarstw badania nad rakiem. Badania nad rakiem też jest bardzo dużo lekarstw, które też mają jakieś skutki uboczne. Bardzo dużo tych rzeczy jest po prostu odkrywanych, no ale to chodzi właśnie o pieniądze. No ciekawe jest, że właśnie rząd federalny również stara się wydawać pieniądze podatnika. Także bogata Ameryka robi te lekarstwa, no ale zrobiła te lekarstwa powiedzmy na COVID-a i w Ameryce to są ciężkie pieniądze, to kosztuje podatników, a to wszystko Biden pozwolił na to, żeby Chiny zabrały w zasadzie tą technologię medyczną do siebie. No tak samo z tymi lekarstwami na Alzheimera. Ameryka prędzej czy później odkryje, jak to leczyć. Później cały świat będzie krzyczał, że chce mieć to za darmo. No, wolny rynek na lekarstwa, no to część ludzi może mówić, że to nie jest moralne, no, ale ta inwestycja zawsze jest. Inwestycja zawsze jest i inwestycja zawsze powinna się opłacać. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.
Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych. Widzicie, co komuniści robią. Komuniści między innymi walczą z tymi wszelkimi inwestycjami w medycynę. No ale jak zniszczą te inwestycje i ludzie nie będą szukali zysku, no to nikt nie będzie odkrywał, tak jak w Rosji nie odkrywa. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. Najwyższy czas, żebyście się obudzili i zrozumieli, że popełniliście błąd. Zdrowia dla normalnych.